Helen Englert o powrocie do Polski pracy na planie pokusy. Helen Englert jest córka Jana Englerta i jego żony Beaty Ścibakówny. Pojawiła się w życiu swojego taty dość późno, gdy dobiegał 60. Dlatego aktor z humorem nazywa siebie jej ojcodziadkiem. Jak większość późnych dzieci, Helena nie mogła narzekać na brak zainteresowania ze strony rodziców. A nawet pojawiły się podejrzenia, że jest za bardzo rozpieszczana, kiedy zapragnęła studiować aktorstwo. Rodzice zafundowali jej studia w nowojorskiej Tisch School of the Arts, prestiżowej uczelni, na której studiowali m.in. Woody Allen, Martin Scorsese i Adam Sandler. I kiedy wydawało się, że wszystko idzie w dobrym kierunku, zaczęła się pandemia i Helena utknęła w Warszawie. Rok skończyła zdalnie, po czym przeniosła się do Warszawskiej Akademii Teatralnej imienia Aleksandra Zelwarowicza. W rozmowie z Pomponikiem ujawnia, że chociaż wyjeźdź zajac, nie spodziewała się takiego obrotu sprawy, to jej zdaniem dobrze się stało. Rzeczywiście, bezpośrednim powodem powrotu była pandemia, jednak te różnice kulturowe są czymś, na co potrzeba czasu, a przez koronawirusa po prostu tego czasu nie było. Myślę, że gdybym została, znalazłabym tam tyle samo szczęścia, co tutaj. Z drugiej strony, gdybym została, to nie rozmawialibyśmy tutaj dzisiaj. Więc, niezależnie od wyniku tej całej sytuacji, mam wiele powodów do wdzięczności. Dopytywana o różnice kulturowe, wyjaśnila. My tu w Polsce dorastamy w jakichś przekonaniach, nawet to, że w każdy język jest wpisana emocjonalność. Jak mówisz, myślisz, istniesz po polsku, to nie zaczniesz nagle myśleć i istnieć po angielsku. To się wiąże z bagażem innych sytuacji. To było coś, na co potrzebowałam więcej czasu, żeby się przyzwyczaić, a przez koronawirusa ten czas nie był mi dany. Nie mam problemu ze spędzeniem czasu z dala od bliskich. To nawet terapeutyczne. Ja wyjechałam po to, żeby wrócić. A myślałam, że wyjeżdżam po to, żeby zostać tam na zawsze. Po powrocie i końcu pandemii, gdy produkcja filmowa znów ruszyła, kariera Heleny Englert też nabrała rozpędu. Zagrała główne role kobiece w ekranizacji książki Edyty Folwarskiej, poruszającej problem mobbingu i molestowania w świecie piłkarskim. W filmie Pokusa pojawiają się sceny seksu, z którymi zmierzyli się reżyserka Maria Sadowska oraz odtwórcy głównych ról, Piotr Stremowski, Andrea Preti i Helena Englert. W rozmowie z Pomponikiem wyjaśnila, czego potrzeba, by wypadła jak najbardziej przekonująco. Żadne emocje. To jest absolutnie technika. Im bardziej to jest techniczne, im bardziej skrupulatnie jest zrobiona choreografia, tym lepiej te sceny wychodzą. To sprawia, że ta cała sytuacja w swoim absurdzie staje się odrobineczkę bardziej normalna i łatwiejsza do przyswojenia. Ujawniła także, które sceny były dla niej najtrudniejsze do zagrania. Chyba, jak na każdym planie, było bardzo dużo adrenaliny i bardzo dużo szaleństwa. Ale wydaje mi się, że takiego twórczego i takiego, który prowadzi do jak najlepszych wyników. Te najgorsze warunki są w gruncie rzeczy tymi najlepszymi, bo to właśnie w nich musimy się najbardziej koncentrować. Cenne jest było trudne, ale to dlatego, że kręciliśmy tam najbardziej wymagającą scenę. Zarówno technicznie, jak emocjonalnie. To na pewno było bardzo edukacyjne. Film Pokusa zebrał bardzo zróżnicowane opinie, jednak większość recenzentów zgadza się co do tego, że Helena Englert jest mocnym atutem tej produkcji.